Cześć, Marek Zagadło, wideoporadnik sklepu internetowego Stół plus Krzesła. Jakiś czas temu opowiedziałem Wam parę metod, jak myć powierzchnię stołu, jak myć kawałki drewna, krzesła, jak pielęgnować, jak dbać, żeby się błyszczały, no bo jednak drewno to jest szlachetny materiał. Trzeba poświęcić trochę uwagi, ale dzięki Waszej uwadze, dzięki Waszej pracy przez wiele, wiele lat odwdzięczy się pięknym wyglądem i będzie wręcz błyszczało w Waszych salonach, w Waszych mieszkaniach. I wtedy też obiecałem, że powiemy sobie parę słów na temat materiałów tapicerskich. Jak o nie dbać, jak je czyścić i w jaki sposób wybrać, też Wam podpowiem parę sztuczek, na co zwrócić uwagę, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że należy podjąć decyzję, jaki materiał tapicerski wybrać. A w tym momencie na rynku mamy dosłownie tysiące różnych materiałów, różniących się nie tylko kolorami, ale też techniką ich wykonania oraz klasą jakości. To jedziemy. O co najczęściej się pytacie? Jaki macie dylemat, problem podczas kupowania krzeseł? Numer jeden. Który materiał się nie brudzi? Odpowiedź jest bardzo szybka. Żaden. Nie ma takiego materiału, który się nie brudzi. Część materiałów jest bardziej odporna na zabrudzenia. Niektóre materiały bardzo szybko się brudzą. Natomiast różnica, jaka może wynikać, to jest taka, który materiał jest łatwo wyczyścić, a który jest trudno wyczyścić. Tu już parę wskazówek mogę Wam dać. Materiały mają specjalne oznaczenia. Jeżeli sobie znajdziecie materiały, które mają pewnego rodzaju certyfikaty, albo są oznaczone łatwe do czyszczenia, to albo to może być tylko slogan reklamowy, albo to może być prawda. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie potem poniżej na specyfikę, każdy materiał tapicerski ma swoją kartę, tam jest opisane, czy materiał jest łatwo czyszczący, czy trudno czyszczący. Ale jeżeli na materiale nie ma znaczku wodoodporny, to możecie przypuszczać, że to będzie materiał, mimo zapewnień producenta, że jest łatwo czyszczący, będzie trudno czyszczący. Bo to właśnie ta wodoodporność powoduje, że zabrudzenie nie wnika w głąb tkaniny. Co to jest ta wodoodporność? No, z jednej strony coś fajnego, bo woda płynie po materiale, z drugiej strony jest to po prostu chemia. Tak, to prawda. Materiał tapicerski jest zanurzony w jakimś roztworze i wyjęty z niego, dzięki temu ma tą wodoodporność. Jest to i plus, i minus. Jak to wpływa na nasze zdrowie? Niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć. Ale nie tylko wodoodporność wpływa na to, czy materiał da się łatwo czyścić, czy trudno czyścić, czy zabrudzenie wnika w głąb materiału lub jest tylko powierzchowne. Od tego wpływ na to ma również tekstura materiału. Są różne rodzaje materiału. Tutaj gołym okiem widać, że jest to materiał grubotkany. Patrząc na jeden kolor, widzę parę różnych nitek. Natomiast w tym materiale jest to bardzo przyjemny misiek. Ten materiał akurat jest łatwy do czyszczenia, dlatego że jest wodoodporny. Ten materiał może być trudniejszy do czyszczenia, ale przez to, że jest tkany z różnej grubości nitek, w różnym kierunku oraz nitki mają różny kolor, zabrudzenia, które się na nim pojawiają, nie będą tak widoczne dla oka. Także jest to też metoda, aby ten brud po prostu ukryć. Przy materiałach jednolitych, przy jednolitej strukturze, każde zabrudzenie będzie widoczne. Oczywiście są takie materiały, tak zwane skóry, co jest naturalnym wyrobem, oraz ekoskóry, czyli taka sztuczna skóra, popularnie zwana dermą, papą, jak zwał, tak zwał. Ekoskóra, w naszych krzesełkach często stosujemy ekoskórę. Często jest kupowana do kuchni, tak? Szybko zjeść, wypaść, poza tym w kuchni robi się
no, gotuje się po prostu, tak? Także czasem coś upada, jest większe zabrudzenie aniżeli w innych pomieszczeniach domu. Często jest takie wyobrażenie, że ekoskóra będzie super, no bo weźmiemy szmatę, szybko przetrzemy i będzie czyste. Tak, to prawda, ekoskórę szybko przetrzemy szmatą z wodą, natomiast należy pamiętać, że jeżeli taką ekoskórę będziemy często przecierać szmatą z wodą, to ona w końcu zacznie pękać. Dlatego, że ekoskóra nie jest materiałem odpornym na wpływ wody. I tak samo jak skórę, jeżeli myjemy ją, potem należy ją zapielęgnować jakimiś kremami, jakimiś balsamami, tak? Wtedy te meble wykonane ze skóry będą nam służyły wiele, wiele lat. I tak samo jest z ekoskórami. Jeżeli je umyjemy jakąś ścierką z jakąś wodą, czy z płynem, czy bez, należałoby potem je lekko natłuścić, aby one nie straciły swojej elastyczności. Tak więc pamiętajcie o tym, myjąc wasze krzesła wykończone ekoskórą. W dzisiejszym materiale nie podam wam żadnych konkretnych nazw materiałów, że ten materiał jest lepszy, ten materiał jest gorszy, ten da się uprać, a tego materiału nie da się uprać, z prostego powodu. Materiały tapicerskie na rynku bardzo szybko się pojawiają i bardzo szybko znikają. Także to, co powiem wam dzisiaj, jutro może być absolutnie niedostępne. Po pierwsze, po drugie, te same materiały noszą różne nazwy. To jest problem. Albo odwrotnie. Jeden materiał może występować pod różnymi nazwami. Albo jedna nazwa może oznaczać, że to są różne materiały. No, sami widzicie, jest totalny bałagan w tym wszystkim, także wymienianie z nazwy materiału jest po prostu bez sensu. To mogę wam natomiast podpowiedzieć, jak należy myć, prać materiały, jeżeli są zabrudzone, niezależnie od tego, czy są wodoodporne, czy nie są wodoodporne, niezależnie od tego, jaką mają strukturę. Polecam dwie metody. Pierwsza z nich to jest odkurzacz piorący. Jeżeli macie odkurzacz piorący, którym upierzecie dywan, śmiało możecie prać materiały obiciowe. Jeżeli nie macie takiego odkurzacza, polecam gąbeczkę, zwykłą gąbeczkę do zmywania oraz płyn do naczyń. Czym bardziej neutralny kolor płynu do naczyń, tym lepszy. Może być przezroczysty, może być lekko zielonkawy, nie musi mieć żadnych zapachów. I co robimy? Bardzo prosto. Moczymy lekko gąbeczkę wodą, mikrokrople płynu do naczyń, ruchem okrężnym zapieramy zabrudzenie. Zostawiamy, aż podeschnie i dużą ilością wody tą gąbeczką zmywamy. Taki sposób prania jest polecany, tego, że gąbka jest miękka, nie jest szorstka, nie zniszczy wam materiału. Nie gwarantuje to oczywiście, że ten materiał, to obicie przywrócicie do stanu pierwotnego, że będzie piękne, błyszczące, natomiast pewne zabrudzenia możecie się pozbyć. W tym nagraniu nie rozwiążę waszych wszystkich wątpliwości odnośnie materiałów tapicerskich, co należy wybrać, a czego unikać. Najlepszym rozwiązaniem jest, napiszcie do nas albo zadzwońcie, jeżeli macie jakąś wątpliwość. Opiszcie nam waszą sytuację, jak mają być meble użytkowane, w jakim pomieszczeniu, jakich kolorów chcecie, jakie są wasze preferencje odnośnie wzornictwa i designu. My wam zasugerujemy, pomożemy. Powiemy, który aktualnie materiał tapicerski, jakie ma właściwości. Jeżeli rozmowa telefoniczna to mało, pamiętajcie o tym, że wysyłamy próbki materiałów. Czyli po rozmowie z naszym konsultantem uzgodnicie, jakie macie preferencje. Robimy paczuszkę, do której wkładamy materiały tapicerskie. Wysyłamy do was. Dzięki temu możecie taki materiał dotknąć, przyłożyć do ściany, do firanki, do zasłonki, do innego mebla w waszym domu. Czy będzie pasował? Zobaczycie, czy jest przyjemny, czy nieprzyjemny w dotyku. Wszelkie wasze potrzeby, mam nadzieję, zostaną zaspokojone. Na pewno wam to ułatwi podjęcie decyzji odnośnie, jaki materiał tapicerski powinien znaleźć się w waszym domu. Służymy pomocą.